Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmiku na moim kanale. Musicie wiedzieć o tym, że ostatnio minął rok, tak naprawdę odkąd stworzyłem mojego save'a w The Sims 4 i powiem wam, że nic na to nie wskazywało, że będę tak długo pielęgnować i prowadzić tego save'a, że wezmę to wszystko tak na poważnie, no ale tak sobie siedzę, myślę, no hej, no wypadałoby to w jakiś sposób uczcić, zapamiętać, prawda? Zresztą też pamiętam, że pisaliście, że wypadałoby stworzyć taką kartkę z pamiętnika, jeśli chodzi o mojego save'a. Czasem go gdzieś tam widzicie na przyspieszonym tempie i tak dalej. No ale wiecie, to nie byłoby w moim stylu, gdybym wam wrzucił po prostu taki zwykły gameplay, więc postanowiłem, że dzisiaj zrobię dla was film, w którym pokażę wam, w jakim stylu prowadzę swoją rozgrywkę w The Sims 4, jakich zasad się trzymam, czego unikam, czego potrzebuję, no i też wychodzę z założenia, no hej, no to może być dla was takie inspirujące. Może wpadną wam dzięki temu jakieś fajne pomysły, może zaczniecie też inaczej to wszystko spostrzegać i prowadzić. Także no cóż, no myślę, że możemy zaczynać bez jakiegoś tutaj przeciągania, bo no bo tak, czas jest cenny i my zaczynamy. W ogóle dawno tego nie robiłem. Zapraszam was wszystkich na mojego Instagrama, Sebus oficjalnie. No i wszystkie pozostałe sociale też macie w opisie. Totalnie nie wiem, dlaczego przestałem to robić. No nieważne. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do pierwszej ważnej rzeczy, bez której tak naprawdę tej mojej rozgrywki nie poprowadzę, a będą to oczywiście mody. Tak, no powiem wam tak. Mój styl rozgrywki w The Sims 4 jest bardzo realistyczny. No nie ukrywajmy, The Sims 4 jest słodziutkie. Jest pozbawione tych wszystkich najokropniejszych rzeczy. No a no po prostu wspomagam się tymi modami, słuchajcie, jednoznacznie mówiąc. Począwszy właśnie od takich usprawniających rozgrywkę, jakiś MC Commander właśnie tutaj, żeby jakiś postęp historii był, ale też kończąc po jakieś extreme violence, jakieś, słuchajcie, alkohole, takie rzeczy, no to po prostu jest mi potrzebne w mojej rozgrywce. Wiecie, patologie to jedna rzecz, ale jeśli po prostu, wiecie, nie dzieją się problemy i nie dzieją się takie jakieś nawet najgorsze, najsmutniejsze rzeczy, to mi się po prostu nudzi. Muszą się dziać, słuchajcie, jakieś złe rzeczy, niczym właśnie w tych wszystkich programach paradokumentalnych, chyba tak to się mówi, których nienawidzę, ale no w Simsach bardzo ciekawie się to przekłada, więc zrobię wam też w ogóle taki film, bez jakich modyfikacji się nie ruszam, bez których sobie nie wyobrażam rozgrywki, ale tak, usprawniające rozgrywkę, patologiczne modyfikacje, to jest u mnie must. Kolejną rzeczą, tak naprawdę, o której muszę pamiętać, to jest to, że muszę mieć wcześniej, przed stworzeniem danego sima, albo przed rozpoczęciem rozgrywki, muszę mieć wymyśloną całą fabułę. Całą jego fabułę, cały jego życiorys, to gdzie go poniesie życie, tym kim zostanie i w ogóle. No oczywiście no nie wymyślam wszystkiego, wiecie, od początku do końca, tak naprawdę z czasem sobie mi pomysły wpadają. Ale też jestem osobą, która jest otwarta na niespodzianki od gry. Powiem wam, że no w tym momencie, jeśli bym pewnych rzeczy nie zrobił, tak jak gra mi zaproponowała, to bym pewnie był w kompletnie innym miejscu, ale właśnie co też zapomniałem dodać, ja jestem takim typem gracza, który tak jak mówię, wszystko ma wyplanowane, fabuła i tak dalej. Przestałem już dawno liczyć na to, co zaoferuje mi gra. No wiecie, taki styl rozgrywki, tworzę sobie sima, znajduję robotę, żonę i to tyle. To tak naprawdę na dłuższą metę jest bardzo, bardzo nudne i moim zdaniem, żeby w ogóle grać w Simsy, to trzeba być dosyć takim kreatywnym, pomysłowym, żeby się nie nudzić, no Jezus, no żeby się po prostu nie nudzić, żeby było fajnie, więc po prostu ja mam w głowie konwersację, prowadzę sobie ustawianka, wszystko, słuchajcie, że wiecie, żeby się działo, żeby była fabuła, żeby był ten postęp historii do przodu. Kolejną rzeczą jest to, że zawsze tworzę jednego męskiego sima. Zawsze, kiedy mój sim ma już dzieci, to też zawsze wybieram faceta.
A powiecie, no ale hej, no a jak rodzą się same babki, no to słuchajcie, aż do skutku przestaną się te babuszki rodzić, no to rodzi się sim, no to są simsy, więc jestem w stanie właśnie tutaj to skontrolować, że w końcu rodzi się facet, no i tym facetem zawsze wybieram sobie jednego sima, którym po prostu będę dalej grał, żeby to nazwisko było cały czas kontynuowane. Ja chcę je widzieć w pierwszym pokoleniu, ja chcę je widzieć w 10. pokoleniu. Więc wiecie, to jest dla mnie niezwykle ważne. Zawsze gram sobie właśnie tym jednym simem. Chociaż teraz obecnie mam 3 aktywne rodziny, ale to tylko przez to, że mój sim miał trójkę dzieci. No i wiecie, szkoda mi ich, więc po prostu do każdego po trochu zaglądam, no ale mam tego jednego głównego sima. Nie gram simami po prostu z miasta, tych, których EA nam dało. Gram moim stworzonym simem, jego dziećmi i tak dalej, i tak dalej. I teraz kolejną rzeczą, od której jestem niezwykle uzależniony i to jest szalone, jest to, że robię screeny, ale nie tak jak sobie wyobrażacie, bo moje screeny to jest jakaś totalna miazga. Zrobiłem ich około 2500, tak mniej więcej na dzień dzisiejszy po 3 pokoleniach. Po prostu to jest niesamowite, jestem tak od tego uzależniony i wspomagam się przeróżnymi modami właśnie przy screenach, tymi pozami, robię scenki, ale zapytacie się, no po co ja to robię, jak i tak nie publikuję tego nigdzie, tych screenów. No wiecie co, później jak się to ogląda, te screeny, to jest po prostu, słuchajcie, niesamowite, wszystko się przypomina, bo wiecie, jak ja ustawiam i to robię, to mi się chce płakać ogólnie ze złości, bo nikt ze mną nie chce współpracować, ale później jak je oglądam, to tak jednak się przypomina cała ta sytuacja, która była na screenie, przypominają mi się te wszystkie konwersacje, co miałem w głowie, więc polecam wam też robić screeny, działa to niewyobrażalnie na wyobraźnię. To było szalone określenie, ale gameplaye to nie to samo. Polecam wam robić screeny, wspomagać się jakimiś pozami, takimi rzeczami, bo później do tego niesamowicie fajnie się wraca. To jest, słuchajcie, moje uzależnienie, jeśli chodzi o Simsy. Bez screenów nie czuję progresu u mnie w rozgrywce, także no. Kolejną zasadą, która może wam się wydawać dziwna, jest to, że nie podróżuję pomiędzy miastami. Bo wiecie, jak to możliwe? Przecież miasta w czwórce są takie małe. Jak ty możesz wytrzymać? O co chodzi? No powiem wam tak. Mam taką zasadę, że niektóre miasta po prostu są za daleko. Moim zdaniem, wiecie, tak w głowie sobie ustalam, że one są po prostu za daleko, żeby pomiędzy nimi podróżować. No weźmy taką Wierzbową Zatoczkę, a Oazę Zdrój. Są dwa kompletnie inne tereny. Zawsze ustalam sobie miasta, które mogą być koło siebie. No i popatrzcie, które są do siebie w miarę podobne. Ustaliłem sobie na przykład, że Del Sol Valley jest koło samej Shuno. I pomiędzy tymi dwoma miastami sobie na przykład podróżuję. One są blisko siebie. I mieszkam w tym, ale pomiędzy tymi dwoma podróżuję. No na przykład, wiecie, a już taka Oaza Zdrój, Sulani, Strangerville, daleko, no wiecie. Wszystko musi być zachowana taka realistyka, że no to jest za daleko po prostu i tam nie podróżuję. Jak już jesteśmy przy tych miastach, to muszę wam powiedzieć, że też jestem bardzo wciągnięty w edycję miasta. Zanim do danego miasta się wprowadzę, to muszę je całkowicie przeedytować, wyremontować, powstawiać jakieś fajne elementy, bo ogólnie to, co nam jej zaproponowało, to jest jakiś żart, delikatnie mówiąc, więc zawsze sobie pododaję jakieś restauracje, jakieś po prostu elementy, których brakuje. No i że to miasto ogólnie od razu się prezentuje wiele lepiej, wiele fajniej, więc no, to też jest rzecz, bez której się nie obędę. Kolejną rzeczą, słuchajcie, jest to, że prowadząc moją rozgrywkę w The Sims 4 przejmuję czasem 100% kontroli. Popatrzmy sobie na taką dwójkę, gdzie poziom trudności był znacznie wyższy. Patrzcie, nie można było odwiedzać sąsiadów. Nie można było, nie wiem, chodzić na te wszystkie takie jakieś parcele. No nie wiem, one nie były tak rozwinięte jak w czwórce. Więc byliśmy zdani tak naprawdę na naszą parcelę, na pracę i w ogóle. No i ten poziom trudności był wysoki. Ci Simowie ciągle coś chcieli, mieli kaprysy. A czwórce, pójdę sobie do sąsiada, przyśpię się na siłownię, to tamto. No to wiecie, no to jest bardziej takie, powiedzmy,
powiedziałbym, realistyczniejsze, no bo hej, no można tak robić w życiu. No ale ten poziom trudności spada. Mamy tak ogromną kontrolę w czwórce nad wszystkim, nie ponosimy tego konsekwencji, bo nic się nam nie zepsuje. A z tego, co słyszałem w dwójce, jeśli coś dodamy, kogoś coś do rodziny, to po prostu całe wszystko wybucha. Więc wiecie, w czwórce mamy większą możliwość kontroli, dlatego ja po prostu, wiecie, czasem coś mi nie pasuje, ten sim, a każę mu to zrobić, szybko go dodam do rodziny, tu sobie coś zrobi i usuwam go, nie? Albo na przykład zmieniam płeć w modach, bo to nie był taki plan. Pokażę wam mniej więcej w tym momencie, jak prezentuje się ta moja rodzinka, ale nie będziemy tym grać. No dobra, teraz przed wami naprawdę taki bardzo szybki rzut okiem na tego mojego save'a. W ogóle witam was na Sulani i powiem wam tak, no nie będę tutaj prowadzić gameplayu, dlatego że jeśli bym to zrobił, to musicie mi uwierzyć, że ten film zniknąłby natychmiastowo za kolejne złamanie zasad wytycznych i musicie mi też uwierzyć, że takie zasady już złamałem przez Simsy, więc no wolę nie ryzykować po raz kolejny. Simsy są tutaj te moje nieprzewidywalne, mają dziwne kapersy, dziwne zachcianki i ja się boję tutaj prowadzić tego gameplayu. W ogóle to jest totalna patologia, co tutaj się dzieje. W ogóle ta rodzina to jest patologia. Ale tak, pokażę wam drzewko genealogiczne. Proszę bardzo, jestem sobie na pokoleniu czwartym, no ale jeszcze sobie gram trzecim pokoleniem. I ogólnie, słuchajcie, tym odpowiednikiem jest, proszę bardzo, właśnie Franciszek. Nie wiem, czemu jest jakiś niezadowolony. Nie, on jest flirciarski. No proszę bardzo, no coś ciekawego. I teraz tak, słuchajcie, no ogólnie na niego wypadło, że akurat on czuje pociąg do chłopców. No ale, słuchajcie, mój Franciszek ma syna. No i zapytacie się, jakim cudem, proszę bardzo, ma on syna, bo to jest ogólnie jego chłop. A tu jest właśnie matka tego dziecka. No i ogólnie, słuchajcie, to tak się stało, że to jest Lukrecja, która urodziła to dziecko. No i oni się tam poznali na imprezce, jak Lukrecja podeszła do niego i zapytała się, hej, dasz bucha? No i właśnie tak się stało, że skończyli, współżyli we trzech, no i przez przypadek, słuchajcie, powstał Maksym. No ale co do Lukrecji, słuchajcie, mam plany, ponieważ ona zginie, zostanie zamordowana przez samego Franciszka, ponieważ ona będzie miała problemy psychiczne i w ogóle będzie porywać to dziecko, więc no cóż, no takie mam ogólne fabułę i zasady. Lukrecja jest też syrenką, no i proszę bardzo, tak sobie prowadzę tego mojego save'a. Nie wiem, czemu to jest zepsute i w ogóle, ale atmosfera jest całkiem fajna. W ogóle mam dużo foteczek i jak widzicie, to też bardzo lubię robić te zdjęcia i je tu sobie ustawiać. Fajny domek, fajna okolica, to jest w ogóle mój pierwszy raz, kiedy gram na Sulani, jeszcze od premiery tego dodatku nie mieszkałem tutaj, więc całkiem fajnie się tutaj bawię. No dobra, to chyba tyle. Słuchajcie, może kiedyś wam wydam jakby gameplay z tego save'a, ale musiałbym to dokładnie opracować, jak zrobić, żeby nie złamać zasad, bo jak widzicie, oni tu jest uzależnione od nikotyny i w ogóle, ale to i tak jest nic, to jest, słuchajcie, wszystko szalone. Dobra, to tyle. Moi kochani, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie. No i my się widzimy kolejnym razem. No i trzymajcie się, do usłyszenia i hej!